Aż 11 tysięcy na aukcji za banknot z epoki PRL z Ludwikiem Warińskim. Jakie szczegóły musi posiadać banknot, żeby sprzedał się za tak olbrzymią kwotę, już tłumaczę na tym króciutkim filmie. A więc jakimi cechami charakteryzuje się banknot, który sprzedaje się za tak wysokie pieniądze, który wszyscy znamy, którzy płacili tym banknotem w epoce prl Słuchajcie, seria banknotu znajduje się u góry i na dole. W tym przypadku jest to seria AN. Ważna jest również emisja banknotu. Tutaj macie emisja. Tu się znajduje dla tych oczywiście, którzy się nie interesują kolekcjonerstwem banknotów pieniądza papierowego państwa polskiego. Znak wodny to jest bardzo istotna sprawa. W banknocie znajduje się tutaj w białym, pustym polu. No i na koniec... W sensie na koniec w dalszym ciągu tutaj banknoty, które Wy posiadacie, to jest wartość około 50 groszy za sztukę, takie pomiętolone, poniszczone, popularnych emisji lat 88-86 i już mówię co posiadał tamten banknot. Banknot, który widzicie jest tylko banknotem przykładowym, pochodzi on z mojej kolekcji, ich wartość jest około 50-100 zł, natomiast kwintesencją tego filmu jest właśnie ta seria BU, emisja 17 maja 76 rok, licytacja z dnia 6 marca 2023 11 305 zł, wystawiał to renomowany dom aukcyjny link do tego, do tej aukcji znajdziecie w w opisie analiza aukcji z marca 2023. Przepiękna cena, no moim zdaniem zbyt, zbyt wysoka. No ale kto komu zabroni przepłacać, czy płacić tak wysokie pieniądze, a być może w przyszłości będą jeszcze wyższe ceny. Sprawę wycen konta, który teraz widzicie, znajdziecie w opisie. Moje hobby jest bardzo czasochłonne. Dlatego odpisuję do tygodnia, do dwóch, czasami nawet później, natomiast zawsze staram się odpisać, jeżeli komuś jeszcze nie odpisałem, to pisać jeszcze raz. Póki co trzymajcie się i do następnego wszystko znajdziecie w opisie oraz filmy z moimi wycenami. Hej!